Siemano, żniwa ciąg dalszy. Mamy trzeci dzień. No i zaczynamy tutaj z rana wozić baloty, układać we wiacie słomy. Słoma to jest przężytnia, która była wczoraj koszona. Dzisiaj musimy dokończyć koszenie i prasowanie. Tak, tata już tu wozi i układa z rana. I zaraz jedziemy na pole. Mój się przepogadza, pogoda ładna, słoneczko świeci. Także zapraszam do oglądania. Jesteśmy aktualnie na puszce. U znajomego prasujemy słomę i sianą. Będziemy tak pracować. Już trochę słomy zrobiliśmy. Tam jest jeszcze siano. Teraz Mateusz tu operuje. Pogoda ładna w niedzielę. Niedziela, nie? No, robimy w niedzielę. To nie było w domu, ale... No. Już pod konsolą, nie? No. No dobra, także to zrobimy i lecimy wtedy do nas pracować słomę, którą tata teraz kosi kombajnem. Dzień drugi, robienia żyta. Żyto hybrydowe. 6 hektarów kawałku, to drugi dzień robimy już. Wczoraj się trochę prasa jebała z tym, z siatką. To założyliśmy nową siatkę i teraz śmiga. Przed chwilą wróciliśmy z usługi. To zaraz jedziemy do nas. Kosimy od razu po kombajnie, można powiedzieć. Kuba już zbiera, będzie woził na chatę. Wiatę mamy częściowo pochowany już. Teraz będziemy układać w stuk. Dzisiaj mamy 13, godzina 17 prawie. Wczoraj skończyliśmy robić jakoś o 12. 12 w nocy. Zboże zwalaliśmy. Dzisiaj pewnie też do nocy. Szczepa jest w połowie pełna, jeszcze jeden zbiornik i można jechać. Butelka dziury dostała, ja pierdolę. Mateusz, coś się? No, co jest? Halo, halo. No słyszę, halo. Halo, teraz? Ja mam antenę rozjebaną.
Kuba mnie tu zagaduje, to odepchało się. Halo, 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 słyszysz mnie? Jo, ja ciebie słyszę, a ty mnie? Jo, teraz jo, antenę postawiłem. Dobra, ty cały czas nagrywasz? Jo. Pomóc ci zaczepić i jedziemy tam dalej, jo? Nagrywaj tylko urywki, tak żeby stachu nie było za wiele montażu. Trudno. Słyszysz mnie? Halo, halo. A już to nie działa. Dobra, jak widzicie, sobie tutaj ładuję baloty, słomy na przyczepę. Ładuję tak po 18 balotów. Mam takie pasy sobie teraz zrobione, takie u góry, żeby w miarę trzymały, bo może kawałek jechać ulicą, a nie chcę, żeby coś się stało. Sąsiad mi tutaj ładnie tak powoził, wiecie, na kubkę, żeby szybciej wszedł załadunek. Mateusz tam pracuje, tata tam zaraz kosi kombajnem, a ja sobie tu kładam jak klocki Lego. Na tym polu są takie straszne wyboje, dziury. No to chyba od tego, jak ten było mokro na polu i było siany nawóz. Nawóz, opryski. Temu takie tutaj są dziury. W domu sobie to tutaj układam już nie do wiaty, bo już do wiaty starczy tej słomy żytniej. A chcę jeszcze tam słomę pszeniczną trochę zapakować i trochę owsianej. Więc tą tutaj na styrtę. Zrobiłem sobie taką styrtę i układam sobie tak 4, 3, 2, 1 do góry. Jeszcze w międzyczasie musiałem przyczepy przywieźć do zboża. Tamta już pełna, więc trzeba zabić do domu i sypywać. Wczoraj żeśmy sypywali przyczepę zboża do wieczora. Wtedy jeszcze jechaliśmy dalej po zbożu, bo kombajn był pełen zboża, to sypaliśmy i jeszcze. Także chyba wczoraj do 24 byliśmy na dworzu po tych balotach jeszcze. Jeszcze dzisiaj trzeba jechać jeszcze do takiego jednego, gdzie robiliśmy właśnie dzisiaj z Mateuszem słomę i siano. No to siano to mu tam owinąć. A najpierw musimy trochę swojego tu zrobić. Zakładamy przyczepę i lecimy do domu. Już sobie tutaj zostały dwa, jednego wezmę tam to pole, gdzie oni robią. Będzie bliżej. O! To się nazywa za pierwszym razem trafione. Przyczepa jest wyposażona w hamulce hydrauliczne. No i naprawdę robią robotę, hamuje. A nie to co te inne te polskie, że to w ogóle nie ma hamulców. Tutaj mamy taką styrtę. Robię. A tu mam przyczepę i sobie tutaj tak to przekładam. Trochę się kijowo wyciąga, jeśli są te pasy. By te pasy nie zahaczyć tam. No ale muszą być, bo kurczę, dla bezpieczeństwa. Żeby się żaden balot podczas transportu nie spadł. To, że te baloty są owinięte siatką i ta siatka jest taka śliska i ten balot no ślizga się, on nie stoi tak w miejscu, tak jak na przykład baloty związane sznurkiem. A czy też kiszonka. Kiszonka też jest ciężka, tak? A tutaj balot słom jest lekki. Wczoraj z kiszonką jechałem, właśnie miałem tyle załadowane, no to fajnie się trzymały, tak? Elegancko. Ciężki balot, wiecie, masa i to dociska. A słoma jest lekka. Godzina 8 w niedzielę i jeszcze pewnie z jakieś dwa kursy będę miał, albo i trzy, zobaczymy. No są akurat z tych pól,
które tam mamy, dało naprawdę obficie dużo słomy i dużo zboża. Chociaż już tak z owsa na przykład, to już chyba raczej nie da i z pszenicy. Są małe zboże. Nie urosły. No góry wtedy jednym balotem tam popycham dalej. Tak z pół metra jeszcze. A, patrz, pospieszyłem się. Gdzie ucieka? Ja cię tu zara. Ładuję właśnie ostatnią furę słomy na dzisiaj, jutro z rana przywiozę resztę, bo jeszcze musimy właśnie te baloty jechać owinąć. Tata już zwozi przyczepę zboża do domu, będzie zwalane zaraz, nie wiem która godzina, chyba coś koło 22. Ale fajna pogoda, ciepło jest, da się robić. Mateusz teraz mi pomaga, skończył prasować, też mi to pomaga. Odczepiać, zaczepiać, przyczepę.